Polo GTI w wersji Cup, z tak, tego co wyczytałem, tak? Powiesz różnicę, czy ja mam to zrobić? Proszę bardzo. 30 koni to robi robotę i oczywiście zderzaki. Wersja kapowa, czyli mocniejsza, 180 koni. Przyznam szczerze, że pierwszy raz słyszę, że wychodziła wersja Cup. A wychodziła. Oto ona. Szybka polówka pochodzi z 2006 roku i kosztuje niecałe 27 tysięcy. Jak się lata takim samochodem, Artur? Bardzo fajnie, naprawdę. Długo jeździsz nim? Króciutko. Aha. Kilka miesięcy. Zastanawiałem się, czy wprowadzać jakieś tu modyfikacje, myślałem, co z nim zrobić i jednak stwierdziłem, że trochę nim pojeżdżę. Aktualnie w Polsce chyba są 2 egzemplarze na ogłoszeniach, aha, w tym jeden. Czy ty w ogóle lubisz niemiecką motoryzację? Jak najbardziej. Nie masz wyjścia. Wszystkie moje samochody do tej pory właśnie były niemieckiej motoryzacji. No. Rozumiem, że te wszystkie odspoilerowania dookoła to jest wszystko oryginalne. Tak, to jest w 100% oryginalny egzemplarz. Sprowadziłem go ze Szwajcarii. A wszystkie krawężniki musiałeś w Warszawie rozjechać z tymi felgami? Tak kupiłem, przyznaję się, tak kupiłem. Miały być naprawiane, ale no nie wiem, czy starczy mi czasu. Felgi też są stylizowane na tę wersję pucharową, na wersję wyścigową. Tak. Tam były co prawda lżejsze, tutaj są zamienniki, ale wzór jest ten sam, żeby właśnie to auto idealnie przypominało wyścigówkę. I co my tu mamy? Znany z większych modeli silnik 1.8. Tak jest, 1.8 turbo. Coś się tutaj działo? Coś tu robiłeś w układzie napędowym w ogóle? Nie, teraz tylko był zrobiony świeży przegląd, wszystkie oleje, filtry i tak dalej. Mhm. Poza tym technicznie, jak sprawdzałem przy rejestracji, to wszystko było w porządku z tym samochodem. No nic tam się złego nie działo, niepokojącego. Rzeczywiście, na polskim rynku aktualnie były tylko 2 polówki w wersji Cup. Ta druga jest nowsza, ma mniejszy przebieg, ale jest droższa. Raczej po Volkswagenie nie spodziewałbym się chyba jakichś fajerwerków. To auto ma jeździć, ma się sprawować na drodze, gwałtownie przyspieszać, dobrze hamować. I chyba bym tego oczekiwał od samochodu. I to właśnie charakteryzuje ten samochód. A Volkswagen jest niesamowity, że bez względu na gabaryt samochodu, to jest wszystko i tak takie samo po prostu. Nic nie modzą, prawda? Nawet jak New Beetla wprowadzili, to środek i tak był taki toporny, wiesz, bo po co kombinować, nie? Tak jest. W czasach świetności tego auta na torze w Niemczech rywalizowały wersje 150-konne. Ta jest mocniejsza i szybsza. Dodatkowy zastrzyk mocy skraca sprint do setki do 7,5 sekundy. Silnik w wersji kapowej ma też minimalnie wyższy moment obrotowy. W kabinie volkswagenowska klasyka sportu, kraciasta tapicerka i kubełkowe fotele. Z przydatnych dodatków mamy tu automatyczną klimę.